Partnerami tego odcinka są Pieniądze lubią ciszę, czyli anonimizacja i pomnażanie majątku poprzez inwestycje w nieruchomości na Cyprze Północnym. Aleksandra Kościelak, imigracja do Kanady bez stresu. Costa del Sol czeka na Ciebie. Zainwestuj z ekspertką rynku nieruchomości Agnieszką Mierzwińską-Wójt. Dane kontaktowe naszych partnerów znajdziecie w opisie. Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj naszym gościem jest Anna, która łączy się z nami z Francji. Cześć Aniu, jak się masz? Dzień dobry Tomku, dobrze się mam, a ty? Czy nie za wcześnie jest u ciebie? No, u mnie jest 9 rano, więc nie jest źle. U was już jest 15 z tego, co się orientuję. Popołudnie. Aniu, posłuchaj, może szybko teraz cię przedstawię. Aniu, jesteś coachem specjalizującym się w dwujęzycznym i dwukulturowym wychowaniu i od ponad 20 lat mieszkasz oczywiście we Francji. Ale zacznijmy oczywiście od początku. Proszę, powiedz, skąd z Polski pochodzisz? To będzie bardzo krótka odpowiedź, bo pochodzę z Warszawy, ze Śródmieścia, z Muranowa, więc samo centrum Warszawy. Ze stolicy. Ja również ze stolicy się, tylko że ja się łączę oczywiście ze stolicy, tylko że Kanady dzisiaj, no przeważnie, jeśli nagrywam te rozmowy. Posłuchaj, mieszkasz, ale ty już mieszkasz 20 lat we Francji, to już jest dość długo. A czy przed wyjazdem znałaś już francuski, czy uczyłaś się francuskiego już w Polsce? Znaczy, jak przyjechałam pierwszy raz do Francji, to przyjechałam na wakacje i wtedy jeszcze nie miałam żadnego projektu, żeby tutaj zostać. I wtedy uczyłam się francuskiego chyba od 2 lat, byłam w 3. klasie liceum i przyjechałam do znajomych rodziców, przyjechałam na wakacje i dopiero później postanowiłam, że tutaj osiądę tak jakby i wtedy zaczęłam uczyć się intensywniej języka francuskiego, dlatego że przyjechałam na studia, żeby przyjechać na studia, czy już później, to trzeba było po pierwsze zdać egzamin z języka francuskiego, egzamin we francuskiej ambasadzie. A jak przyjechałam po raz pierwszy, to jeszcze poziom mojego francuskiego nie był wystarczający. I musiałam zdać maturę i dostać się na studia w Polsce, żeby móc studiować we Francji. Dlatego, że we Francji, żeby studiować na większości uniwersytetów, nie ma egzaminów, więc oni chcieli być pewni, że ja się dostanę w Polsce na studia i jeszcze, że zaliczę pierwszy rok. Czyli w sumie przygotowania, żebym wyjechała na studia, trwało około 2 lat. To było dość skomplikowane. Czyli na początku musiałaś zdać na studia w Polsce i to była po prostu tak jakby ta furtka do tego, aby iść studiować we Francji, tak? Tak, znaczy zdać na studia w Polsce i zaliczyć pierwszy rok. I po pierwszym roku dopiero mogłaś aplikować we Francji, tak? I jeszcze musiałaś dodatkowo zdać jej egzamin z tego, z języka. Tak. Z języka francuskiego. A co studiowałaś we Francji, jeśli możemy wiedzieć? Studiowałam nauki humanistyczne, socjologia, następnie nauki polityczne i stosunki międzynarodowe z takim rozszerzonym jakby o wielokulturowości. Więc wtedy moim zamiarem była praca w jakiejś takiej organizacji międzynarodowej. I po studiach, czy wróciłaś jeszcze do Polski, czy już tam zostałaś? Już zostałam. Znaczy od początku taki miałam plan, że chciałam studiować i tak stwierdziłam, że będzie mi łatwiej zaklimatyzować się we Francji, jeżeli będę wcześniej tam studiowała, niż jak będę studiowała w Polsce i później wyjadę do Francji. A w jakim mieście studiowałaś i w jakim mieście teraz mieszkasz? Studiowałam w Toulouse, to jest na południu Francji, a teraz mieszkam w Paryżu. Czyli kolejna stolica. Tak, czyli kolejna stolica. To znaczy, wiesz co, w Toulouse mieszkałam 7 lat i po tych 7 latach stwierdziłam, że chciałabym być trochę bliżej Polski. Tylko, że z Paryża do Warszawy jest dużo bliżej niż i z Toulouse. Znaczy i fizycznie, i też psychicznie. To znaczy, wiesz, że wystarczy, że wsiądziesz w samolot i 2 godziny później jesteś w Polsce. Natomiast Toulouse zawsze to było dość skomplikowane. To zajmowało cały dzień z przepkami, więc taki, chciałam mieć taki komfort psychiczny i mogliśmy sobie wtedy na to pozwolić. Więc się przeprowadziliśmy do Paryża. Super, czyli pierwsze 7 lat i później już Paryż i od tamtego momentu już mieszkasz w Paryżu, tak? Tak, tak, już od tamtego momentu. Przyjechaliśmy w 2007, czyli 17 lat. No, to już długo. To już długo.
Tak. A czy tam we Francji poznawałaś swojego męża? Czy twój mąż jest Polakiem, czy Francuzem, jeśli możesz zdradzić? Tak. Tam się poznaliśmy. Poznaliśmy się w Tuluzie przez wspólnych znajomych i później już po moich studiach przeprowadziliśmy się tutaj. Czyli ja szukałam pracy, a czy jedno szukało pracy, drugi miało zmienić pracę. To był nasz wspólny projekt. Więc jest tak jakby rozdział, jest kilka rozdziałów w moim życiu. Jest Polska, później jest Tuluza, później jest Paryż, a później jest jeszcze Paryż z synem, który się potem urodził, więc to tak już jest takie podzielone u mnie na cztery nierówne części. Fajnie. A czy dużo Polaków mieszka? No na pewno dużo Polaków mieszka we Francji. A czy twoi znajomi to, czy masz dużo w ogóle Polaków znajomych? Czy są jakieś polskie sklepy w Paryżu? Czy robisz w nich w ogóle zakupy? Wiesz, przed naszą rozmową sprawdziłam, ilu jest Polaków w Paryżu, bo nie miałam pojęcia. I wiem, że jest między 100 a 200 tysięcy. Natomiast mamy kilku znajomych Polaków, ale to nie jest większość moich znajomych, bo nie chodzę na jakieś takie spotkania Polonii, bo ja nie lubię, jak jest bardzo dużo osób. Ja wolę indywidualne spotkania. Więc wiem, że Polacy się spotykają, tam jakieś są imprezy. Więc mam kilku znajomych Polaków, ale mam też znajomych Francuzów i znajomych innego pochodzenia. I to, czy ktoś jest Polakiem, czy nie, to nie jest jego kryterium znajomości. Ale na przykład, jak się wprowadziliśmy do naszego aktualnego mieszkania, to okazało się, że sąsiad naprzeciwko jest Polakiem, jego żona jest Francuzką. Więc też taka była polsko-francuska rodzina i się zaprzyjaźniliśmy. Na przykład razem jeździliśmy na głosowanie ostatnio. Więc mam znajomych Polaków, ale to jest tylko część moich znajomych. Natomiast polskie sklepy są w Paryżu, ale ja mam wrażenie, że są drogie. Znaczy nie wiem, jak jest w innych krajach. I te produkty są 2 razy droższe niż w Polsce, więc ja tam na ogół nie chodzę, natomiast znajduję niektóre polskie produkty w sklepach orientalnych. To są na ogół ogórki i kapusta kiszona, i tego najbardziej mi brakowało. Natomiast resztę mogę albo sobie przywieźć z Polski, albo się bez tego obejdę. Fajnie. A wspomniałeś twojego syna, który ma 10 lat, tak? A czy twój syn mówi i pisze po polsku? Tak, on ma prawie 11, tak, on pisze, mówi, czyta, śpiewa, deklinuje, koniuguje. To znaczy, gdyby tego nie robił, to nie mogłabym wykonywać mojego zawodu. Ale, bo ja wspieram rodziców właśnie w przekazywaniu języków mniejszościowych, ale tak, on się dobrze sobie radzi z polskim. Może, nie wiem, czy może być o dwujęzyczności doskonałej, bo na ogół nie lubię tego określenia, ale on bardzo dobrze mówi. A to, co jest fajne bardzo, że on sam o sobie mówi, że jest Francopolem. Więc sama wymyśliłam. No i zawsze mi zależało właśnie, żeby przyswoił sobie część polskiej kultury. To znaczy oczywiście nie całą, ale ta, do której ja jestem przywiązana i dlatego chciałam, żeby mówił po polsku, czytał po polsku, pisał po polsku. A czy on uczęszcza do polskiej szkoły? Czy tu w ogóle we Francji jest coś takiego jak polskie szkoły? Tak, są te polskie szkoły, to chyba szkoły Orpek przy ambasadzie i są też szkoły takie parafialne. Czy szkółki i jeszcze szkółki, jakieś takie bardziej stowarzyszenia, prywatne, małe szkółki organizowane przez Polaków. Natomiast nie, on nie chodzi do polskiej szkoły. Polska szkoła, ona jest daleko, to jest, nie wiem, to jest pół godziny metrem, już to nie jest bardzo daleko, ale to jest, to zajęcia są w soboty rano i dyskutowaliśmy i on się zgodził na naukę w domu polskiego, czyli my codziennie robimy tam, nie wiem, 10 minut języka polskiego i dzięki temu on nie musi spędzać w polskiej szkole, w szkole, nie wiem, 5 godzin w soboty, kiedy woli na przykład pójść pograć w piłkę czy spotkać się z kolegami. Więc to, no, to był To jest 5 godzin, to długo. U nas jest 2,5 godzinki tylko są te, bo nasze dzieci chodzą do polskiej szkoły i 2,5 godziny są tylko te zajęcia. Wiesz co, może u nas są 3, może ja przesadzam z tymi 5, żeby Tak. pokazać, że to jest duże obciążenie, ale no nie chodzi, więc. A tak jak na początku wspomniałaś, jesteś coachem specjalizującym się właśnie w dwujęzycznym i dwukulturowym wychowaniu. Proszę powiedzieć, jak długo się tym zajmujesz i skąd w ogóle pomysł na taki biznes? Wiesz co, może szybko wyjaśnię, o co chodzi, bo to nie jest zawód, który tak istnieje i każdy wie, kto to jest coachem dwujęzycznego wychowania. To jest to, co ja robię, to wspieram rodziców, którzy mieszkają za granicą i którzy mają trudności z przekazywaniem dzieciom języków mniejszościowych, czyli w naszym przypadku jest to język polski. Więc na przykład Polacy, którzy mieszkają za granicą, albo Francuzi, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, czy Szwedzi, którzy mieszkają we Francji, bo ja pracuję i w
i w języku polskim, i francuskim. I na ogół, czy nie wszyscy rodzice, ale często zdarzają się trudności takie, że dziecko rozumie język większościowy, czyli język kraju, w którym mieszkamy, a nie rozumie języka, czy rozumie język większościowy, ale nie... Okej, jeszcze raz. Rozumie język, nasz język ojczysty, natomiast nie mówi w tym języku, dlatego że posługuje się językiem większościowym, bo jest mu prościej, dlatego że w szkole jest język większościowy, czy tam francuski, czy angielski. Drugi rodzic często też jest z tego kraju i dziecko ma mało kontaktu i małą motywację, żeby mówić w naszym języku. Albo na przykład rodzice jeszcze nie zaczęli w ogóle przekazywać dziecku języka ojczystego, czy swojego języka ojczystego, bo powiedziano im, żeby zrobić to później, że ważne, żeby się zintegrowało w przedszkolu, czy gdzieś tam, używając języka otoczenia. I ci rodzice później zdają sobie sprawę, że może już jest za późno, albo może czas, żeby się tym zająć teraz, a nie potem. I to, co ja proponuję rodzicom, to są takie zajęcia do wcielenia w życie, bo my nie jesteśmy nauczycielami, czyli my nie siadamy codziennie o 17:30 i nie robimy polskiego, ale chodzi o to, żebyśmy naturalnie przekazywali dzieciom nasz język. I na wszystko są sposoby. Na to, jeżeli dziecko rozumie i nie mówi, czyli jest ta dwujęzyczność receptywna, albo jeszcze nie rozumie, jeszcze w ogóle nie mówi w naszym języku, ale na to przyjdzie czas. Wszystko zależy od zaangażowania rodzica, zaangażowania fizycznego, czyli tego czasowego, i emocjonalnego, czyli tej motywacji. I zajmuję się tym od 6-7 lat. I dlaczego taki zawód? Bo to też jest ciekawe. To znaczy, ja miałam trudności z moim synem, kiedy on zaczął mówić, jako że nasza rodzina jest polsko-francuska, czy francusko-polska, i w domu mówimy po francusku, to on zaczął mówić po francusku. A dla mnie zawsze ważne było, żebym mogła mu przekazać mój język i moją kulturę, czy część mojej kultury. Więc zaczęłam szukać, interesować się dwujęzycznością i są oczywiście książki o dwujęzyczności, ale ja tam nie znalazłam odpowiedzi na moje pytania, dlatego że to było bardzo, bardzo ogólne, a ja chciałam konkretne przykłady, czy konkretne zajęcia, czy co zrobić, żeby mój syn odpowiadał mi po polsku, a nie po francusku. I stworzyłam własną metodę, to znaczy metodą prób i błędów. Testowałam, co działa, co nie działa, i po jakimś czasie, po kilku miesiącach, mój syn zaczął mówić do mnie po polsku. No i tak to się zaczęło. Ja opracowałam tę metodę i zaczęłam ją sprawdzać najpierw na mojej stronie jako poradnik, a później zaczęłam prowadzić konsultacje i w sumie teraz proponuję długofalowy program wsparcia. I w międzyczasie zrezygnowałam też z pracy na etacie i rozwinęłam tą właśnie moją działalność. Bo widzę, że jest duża ilość rodziców, którzy są w takiej sytuacji, w jakiej ja byłam kilka lat temu, i że oni potrzebują pomocy, a ja wtedy byłam sama, znaczy nie wiedziałam, do kogo się zwrócić, a chętnie bym się do kogoś zwróciła, żeby ktoś powiedział mi, jak robić, albo przynajmniej, żeby zaproponował jakieś rozwiązania, a ja nie miałam do nich dostępu. Stąd ten pomysł. Tak, to jest super, super sprawa, bo naprawdę pewnie ciężko znaleźć osobę, która się tym zajmuje na co dzień, i jeszcze ty wypracowałeś swoją metodę, to jest super sprawa. A jak w ogóle można, gdzie można znaleźć twoją stronę? Jaki jest adres twojej strony? Jak najłatwiej się z tobą skontaktować, jeśli ktoś był zainteresowany takimi konsultacjami? Znaczy wystarczy kliknąć, znaczy Anna Jachim w Google, albo dojść na moją stronę, która jest bilingual-kit.com. No, jest też kanał na YouTubie i na Instagramie, czyli jak się napisze Anna Jachim w Google, to wyjdzie dużo, dużo, dużo możliwości kontaktu. No i proponuję i konsultacje, i poradnik, i długofalowe wsparcie, więc jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to zapraszam. Super. Oczywiście link jest cały czas wyświetla się na ekranie do twojej strony i są też wszystkie linki do twojej strony i do social mediów mamy teraz, są w opisie tego naszej rozmowy, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszamy. A proszę powiedz, a jakie jest twoje największe osiągnięcie w tej dziedzinie i może z którego kraju masz najwięcej klientów? I czy to są głównie Polacy, czy to są z różnych krajów masz klientów? Z punktu widzenia może obiektywnego, czy ilościowego, to jest moje osiągnięcie, to, że pomogłam przez te kilka lat ponad 220 rodzinom, ostatnio liczyłam, więc to są dokładne dane, 28 narodowości w 25 krajach. Wow. No, więc dla mnie to jest duże osiągnięcie i też jakościowo, to znaczy sukces każdej rodziny, czyli to, że dziecko nagle, znaczy nie nagle, tylko dzięki temu, że rodzic ze mną pracuje i wie, w jaki sposób zachęcać dziecko i przekazywać mu język polski, że dziecko zaczyna mówić po polsku, a dotychczas tego odmawiało, albo że dziecko w ogóle francuskiego nie rozumiało, a dzisiaj po
po roku rozmawia z rodzicem po francusku w 70%, to dla mnie to są ogromne sukcesy, bo to zmienia życie tych rodzin na co dzień. A poza tym to jest też, to wzmacnia albo pogłębia i wzbogaca też relacje w rodzinach, więc to jest bardzo ważne, bo to w sumie są i moje osiągnięcia, i nie moje, bo ja nie jestem w kontakcie z dzieckiem. To rodzic to wszystko zrobił, ale ja się cieszę, że to jednak dzięki mnie. Innym osiągnięciem może też jest to, że to jest zawód, który jeszcze nie istniał. Znaczy, ja może nie byłam pierwsza, której pracuję w tym zawodzie, ale o tym zawodzie się nie mówi, natomiast ja w pewien sposób wśród jakiejś ilości osób rozpromowałam też ten zawód, więc to też jest duże osiągnięcie. A poza tym chyba też to, że to ja robię to, co chcę i na moich zasadach i robię to, z czym jestem dobra i co mi sprawia przyjemność i co ma sens i też pomagam innym ludziom, czy innym rodzinom, więc dla mnie to jest ogromne osiągnięcie. Były chyba jeszcze jakieś inne pytania, ale ja się skupiłam się na osiągnięciu, to co wcześniej powiedziałeś. Ale odpowiedziałaś na wszystkie, bo też z ilu krajów. Znaczy już co, jak tak spojrzę na moich klientów, to myślę, że jestem powiedzmy 1/3 z Polski, nie, trochę więcej niż 1/3 z Polski, później są Francuzi za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii, tam jest dużo Francuzów i są też osoby, to jest mniej niż 1/3, obcego pochodzenia, czy zagranicznego, które mieszkają we Francji, czyli osoby, które mówią po rosyjsku, czy po niemiecku, po holendersku, czy po hiszpańsku, więc to na ogół. To jest właśnie najwięcej tak Polaków i Francuzów za granicą jednak. Tak. A czy wystarczy nasze dzieci tylko mówić po polsku, czy powinniśmy też uczyć dzieci pisowni polskiej? Czy powinniśmy? Znaczy... Bo powiem ci, że często tutaj z tego, co ja rozmawiam z rodzicami, to dzieci mówią po polsku, jedne lepiej, drugie gorzej oczywiście, ale z tym pisaniem jest zawsze... Chyba jednak mało osób po prostu tak uczy dzieci też dokładnie czytać i pisać. Wiesz, na początku myślałam, że to nie jest tak, że oni powinni, że rodzice powinni, ale teraz myślę, że tak, że powinni, dlatego że po pierwsze, tak ogólnie nasze dzieci mają prawo do naszego języka, bo ten język jest częścią ich historii, więc one mają prawo znać nasz język. I to nie jest tak, że dzieci wybrały sobie, że będą mieszkały za granicą. I żeby znać język całkowicie, znaczy może nie całkowicie, ale żeby nauczyć się języka, to potrzebujemy także w nim pisać i czytać. I no chyba, że jest to język, który jest tylko mówiony. I zauważmy, że jak dziecko, czy nawet ktoś uczy się języka obcego w szkole czy gdzieś, to uczy się mówić, pisać i czytać. Czyli to jest jakby kompletna, globalna, znaczy uczymy się wszystkiego, nie wybieramy sobie, że będziemy tylko jedną rzecz umieć. Tak jakbyśmy mówili, będziemy chodzić, ale tylko na palcach albo tylko na piętach. Język to jest całość, więc ja uważam, że dzieci powinny i mają prawo do tego, żeby znać kompletnie nasz język. Szczególnie, że nie wiadomo, co te dzieci, co nasze dzieci będą robiły później i gdzie będą mieszkały i w jakim stopniu język polski może im się przydać. Oprócz tego nauka pisania i czytania ma też pozytywny wpływ na rozwój intelektualny dziecka i szczególnie z tym transferem, czyli jeżeli dziecko się nauczy już pisać, czytać w języku większościowym, czyli w języku kraju, to później nauczy się w języku polskim czy innym języku indoeuropejskim będzie mu łatwiej niż gdyby się uczył od podstaw pisania i czytania, bo jest ten transfer. Czyli to nie będzie wymagało od dziecka dużego wysiłku. Trudniej jest zacząć mówić, bo to jest coś innego. I też myślę, że to już bardziej takie moje bardziej osobiste zdanie, że polska literatura jest niezwykle bogata i nie wszystko jest tłumaczone. I dlaczego świadomie pozbawiać dzieci dostępu do tej literatury? Znaczy ja nie myślę tu o Mickiewiczu czy Słowackim, ale nie wiem, na przykład może Konwicki, czy Dygat, czy Tyrmand, czy Chłasko. To są, nie wiem, polska poezja też. To są rzeczy, które my poznaliśmy w szkole i może też poza szkołą, jeżeli lubiliśmy czytać. I to wpłynęło na naszą wrażliwość i na nasze spojrzenie też na świat. I myślę, że to może pomóc naszym dzieciom też rozwijać się i rozwinąć ich wrażliwość i wzbogacić ich spojrzenie na świat. Więc nie pozbawiajmy naszych dzieci tego. Tak.
Zgadza się. A z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do ciebie rodzice takich dzieci dwujęzycznych? Głównie są dwa problemy. Czyli albo dziecko rozumie język mniejszościowy, czyli nasz język, polski czy francuski za granicą, ale nie mówi w tym języku, bo tak jak mówiłam, kontakt z językiem większościowym jest duży, jest dominacja tego języka i dziecko ma po pierwsze za mały kontakt z naszym językiem, po drugie dziecko nie potrzebuje go używać, bo my rodzice za granicą na ogół, prawie zawsze, mam nadzieję, znamy język większościowy, więc dziecko nie potrzebuje naszego języka, żeby się z nami komunikować. Więc to jest główny problem, czyli jak sprawić, żeby ten język, nasz język ojczysty miał dla dziecka sens, ale tym sensem nie będzie jedynie komunikacja z rodzicem, czyli musi być coś więcej. I jak sprawić, żeby dziecko w tym języku mówiło, żeby zaakceptowało mu no, trochę mały znaczy wysiłek, szczególnie na początku, żeby jednak mówić w tym języku. To jest pierwszy problem. A drugą trudnością jest to, że dziecko nie zna jeszcze języka rodzica, bo powiedziano rodzicowi, żeby lepiej zaczekał, jak dziecko nauczy się dobrze języka większościowego. Albo żeby mu w głowie nie mylić, to najpierw jeden, a później drugi. Tylko, że łatwiej jest wprowadzić dwa języki jednocześnie. I rodzic budzi się, kiedy dziecko ma, nie wiem, 6-7 lat i nie zna, dziecko nie zna języka rodzica i rodzic chciałby jednak przekazać ten język. I jeszcze nie jest za późno, czy nigdy nie jest za późno, ale ten moment jeszcze jest, to jeszcze jest łatwiej niż później, kiedy dziecko będzie nastolatkiem, kiedy będzie ten okres, to jest taki okres krytyczny, dziecko ma już, nie wiem, 12-13 lat, i mniej czasu spędza z rodzicem, nie interesuje się językiem, nie chce się wyróżniać wśród swoich rówieśników, czyli nie chce znać innego języka, nie chce mówić w języku mamy, bo będzie się wyróżniało. No, a poza tym ma też inne zainteresowania i wtedy już jest, nie jest za późno, ale już jest no, trochę trudniej, więc lepiej zrobić to wcześniej. Czyli głównie te dwie trudności, że dziecko jeszcze w ogóle nie mówi w języku, tak. Wszystko rozumie, albo w ogóle go nie zna. Tak, bo jeśli o nas chodzi, to na przykład my z żoną zawsze mówiliśmy po polsku, bo moja żona jest oczywiście jest Polką, więc jest dużo łatwiej i my w domu zawsze mówimy po polsku, więc to jest troszkę inaczej, bo ja na przykład tak jak u ciebie, wy mówicie w domu po francusku, bo na pewno twojemu mężowi trudno by się było No, nauczyć polskiego. A czy mówi w ogóle twój mąż troszkę po polsku, czy ciężko? Na początku były wysiłki właśnie, żeby się nauczyć, natomiast teraz jest tak, że rozumie z kontekstu rozumie, czyli jeżeli ja mówię coś do mojego syna, to no on też rozumie, co się mówi, bo czy nie rozumie dokładnie, ale wie, o czym mówimy, bo są wyrazy, które są podobne i są wyrazy, którymi już się można było osłuchać przez te kilkanaście, prawie przez te 10 lat. Więc tak, natomiast nie, żeby tak mówić, to zresztą mam wrażenie, że w większości rodzin to jest tak, że na początku to partner się będzie uczył tego polskiego, że sprawi przyjemność, albo partnerka, na ogół jednak partner, a potem ten zapał opada i no, ale i tak bardzo ważny jest ten stosunek pozytywny do języka, że jest wspierany, nawet jeżeli partner nie mówi w języku mniejszościowym, to sam fakt, że zgadza się, że tam czasami się pyta, co to znaczy, albo coś tam próbuje nieudolnie powiedzieć, to też jest duże wsparcie i dla dziecka to jest ważne, bo dziecko widzi, że jeżeli mówię po polsku, czy jeżeli staram się mówić po polsku do mamy, to nie robię tego przeciwko tacie, tylko tata jednak to akceptuje, mimo że w jakiś sposób jest jednak wykluczany, bo nie rozumie wszystkiego. Tak, to tak jak wspomniałem, u nas było troszkę łatwiej, bo naszych dzieci pierwszy język w ogóle był polski. Znaczy może bardziej naszego syna Aleksa, który jest starszy, ponieważ on mówił po polsku, a jak już się córka urodziła, to on już wtedy, wiesz, już mówił trochę po angielsku, już wtedy chyba do niej przyzwyczajony, że z dziećmi rozmawiał po angielsku. Na podwórku to wiadomo, do Oliwii też zaczął, ale tak, moich dzieci pierwszy był polski jako język, ale no, teraz to się odwróciło oczywiście, jak poszły do szkoły i teraz mówią no, po polsku, z akcentem oczywiście, ale ważne, że mówię. A twój syn urodził się w Kanadzie czy w Polsce? Tak, w Kanadzie się urodził. Tak, tak, tak. Między sobą dzieci rozmawiają pewnie po angielsku, bo to jest, tak się przyzwyczajają. Czy w domu może, żeby wam przedstawić przyjemność, mówią jednak po polsku? Nie, no wiesz, trzeba ich upominać. Im jest dużo łatwiej po angielsku, tak, więc wiesz, jest, ale jak my do nich zawsze mówimy po polsku i one też, jeśli nie, do nas, wiesz, nie odpowiadają po polsku, to je prosimy, żeby chociaż, wiesz, albo się nawet pytały, jeśli czegoś dokładnie nie wiedzą, jak powiedzieć, więc ten polski u nas cały czas w domu oczywiście jest, ale to, tak jak wspomniałem, z tego względu, że ja i moja żona mówimy zawsze w domu po polsku oczywiście. Wiesz co, to jest właśnie ważne, żeby upominać dzieci, dlatego że jak zaakceptujemy, że dziecko mówi, odpowiada nam w drugim języku,
i nie będziemy mu Tak. przypominać, żeby odpowiadało w naszym, to dziecko stwierdzi, czyli wszystko jest ok. Ja mówię po angielsku, tata mówi po polsku, ale się rozumiemy i nikt nie przypomina. No, Sytuacja jest komfortowa, ale właśnie chodzi o to, żeby dziecko miało świadomość, że ta sytuacja nie jest komfortowa, kiedy mówimy w dwóch różnych językach. I że celem tak, to jest było mówienie tak. w jednym języku. Tak. A ja wiem, że napisałaś książkę dla rodzin wielokulturowych. Proszę powiedz, gdzie możemy kupić tą książkę, jaki jest jej tytuł? Tak, znaczy ja nawet ja mam. To są krótkie opowiadania, czy dwa opowiadania dla rodzin wielokulturowych. Nazywa się Milo, Koniu dwóch sercach i Białatka. Można ją nabyć na Amazon. Wystarczy napisać Anna Jachim na Amazon. Jest wersja francuska i polska. I jakiś czas temu szukałam książki dla rodzin wielokulturowych. Znaczy chciałam poruszyć z synem i chciałam zapewniać moim klientom też, znaczy rodzicom, z którymi pracuję, żeby poruszyli ten temat z dziećmi, ten temat wielokulturowości, dlatego że jest tak, że nasze dzieci czasami, nie wszystkie i nie zawsze, ale czasami mogą czuć się nieco inne, albo może nie całkiem rozumiane przez rówieśników, albo czasami mogą się czegoś wstydzić i nie bardzo wiedzą, jak o tym mówić, nie chcą, żeby się rodzice czuli winni, bo to przecież często jest to związane z tą innością, czy właśnie innym pochodzeniem rodziców. I nie znalazłam takiej książki, więc postanowiłam ją napisać. Chodziło mi głównie o to, żeby można było łatwo wprowadzić ten temat i właśnie ta książka jest pretekstem do porozmawiania o tym. I to są opowiadania, których bohaterowie, czy zwierzęta czują się odmienne i nie potrafią, nie bardzo rozumieją dlaczego, nie potrafią sobie z tym poradzić. Mają różne korzenie i różne kultury. I no, są dwie historie, które właśnie zachęcają do refleksji. Ja też proponuję taki zestaw pytań, właśnie w jaki sposób zacząć tę rozmowę, odnosząc się do bohaterów, z którymi dzieci mogą się identyfikować, utożsamiać i w jaki sposób później prowadzić rozmowę o naszym życiu, dlatego że mówi się, i to jest prawda, że wielokulturowość czy wielojęzyczność ma wiele zalet, ale są też trudności, z którymi czasami dzieci muszą się mierzyć i często zapominamy o tych trudnościach, bo nie jesteśmy na miejscu naszych dzieci. I też one nie wiedzą, jak nam o tym mówić i my też nie wiemy, że są takie trudności. Więc napisałam tę książkę i ona jest dostępna na Amazon dla dzieci od 6 roku życia, które rozumieją język polski. Zapraszam. Tak, to też oczywiście link do, aby kupić tą książkę, jest w opisie naszej rozmowy. A na koniec proszę powiedz, a jakie masz plany na przyszłość? Czy dalej, czy może jakieś są nowe książki, które planujesz napisać? Może już piszesz jakąś książkę? Nie, znaczy na razie nie piszę, czy nie piszę, bo napisałam to, co miałam napisać, chociaż zawsze lubiłam pisać. Znaczy nie mam takich jakichś wielkich planów, natomiast za miesiąc idziemy do Warszawy, mamy ferie. Takie bardziej dalekobieżne to mamy w perspektywie nowy cykl live'ów na Facebooku. Miałam niedawno propozycję zajęć na Uniwersytecie w Warszawie, na Uniwersytecie SWPS, to jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, na Wydziale Psychologii Międzykulturowej, więc zobaczymy, co z tego będzie. Może trochę zdalnie, trochę na miejscu. Na razie czekam na ciąg dalszy rozmów na ten temat. A na razie, znaczy wiesz co, moje dni są dość wypełnione, bo mam i sesje z rodzicami, i też rozmowy z rodzicami zainteresowanymi wsparciem, mam czasami webinary, dużo nagrań i jako, że pracuję zarówno po polsku i po francusku, to jakby wszystko, co robię, robię podwójnie. Więc jakby mam dwa razy więcej, niż gdybym robiła w jednym języku, co jest logiczne. No, więc dni są wypełnione i mam co robić, ale mam różne takie małe projekty, takie krótkoterminowe, które się ciągle dorzucają i trzeba na to znaleźć czas, więc... Fajnie, więc bardzo dziękuję, że znalazłaś czas w ogóle na tą rozmowę, bo jest to temat, który nieczęsto chyba się pojawia i fajnie właśnie o takich rzeczach porozmawiać, więc super, super sprawa i bardzo Ci dziękuję za tą fajną rozmowę. Ja też Ci dziękuję i do zobaczenia. No, dzięki, jesteśmy w kontakcie, trzymaj się, cześć. Cześć. Dane kontaktowe naszych partnerów znajdziecie w opisie.